Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnych inspiracjach miesiąca. Tym razem luty dobiegł końca, a ja nie czuję, jak rymuję i powiem Wam, że kolejny rok mojego życia mija, a ja zastanawiam się, jak to jest, że styczeń jest taki długi, a luty jest taki krótki. Jak ktoś z Was ma na to odpowiedź inną niż to, że różnią ich 3 dni, to dajcie mi znać, bo coś jest generalnie w powietrzu moim zdaniem. Dobra, mam dzisiaj dla Was sporo rzeczy, bardzo dużo filmów, ale idąc po kolei moimi kategoriami, zacznę od urody i mam dla Was jeden produkt i to jest dezodorant, bo świat naturalnych dezodorantów to jest trudna sprawa. I mnie się kiedyś wydawało, że odkryłam taki dezodorant, to mi się okazało, że on jednak nie jest kompatybilny z moim ciałem i ostatnio odkryłam dezodorant Purite, który podobno jest w ogóle bardzo popularny w świecie naturalnych dezodorantów, z tym, że ja o tym oczywiście nie wiedziałam, także polecam Wam go serdecznie, tak jak ja jestem wymagająca i wracałam przez lata do takiego klasycznego dezodorantu Dove, bo wydawało mi się, że nic na mnie nie zadziała, bo po prostu najzwyczajniej w świecie, między nami mówiąc, to te wszystkie naturalne dezodoranty no, wydawały zły zapach w połączeniu z, wydzielały niefajny zapach w połączeniu z moim ciałem. Tak, ten jest naprawdę super. Jeżeli chodzi jeszcze o taką kwestię urodową, to chciałam powiedzieć, że dużo osób zauważyło zmiany, jeśli chodzi o moje włosy, że urosły, że są w dobrym stanie, za co bardzo dziękuję. Dajcie mi znać, czy macie ochotę na film o włosach. Mało jest u mnie takich tematów, powiedziałabym właśnie beauty i ostatnio zrobiłaś trochę poważnie też na kanale i w podcastach, pomijając może jakieś tam podróże, ale jeżeli chcecie, żebym wam poopowiadała o włosach, to dajcie znać, bo moim ulubieńcem, w zasadzie to już jest ostatnie kilka miesięcy, ale rzeczywiście dostrzegłam to w pełni w lutym, jest to, że zaczęłam po prostu suszyć włosy na szczotkę i to, co tutaj widzicie, to są włosy, które ja umyłam i wysuszyłam wczoraj. Zbierałam się przez wiele, wiele miesięcy, nawet lat, żeby zacząć suszyć na szczotkę i wcześniej moje włosy wyglądały tak mega, się puszyły, a żeby nagrać musiałam je prostować. Natomiast któregoś razu po prostu wzięłam taką szczotkę, wiecie, taką grubą, okrągłą szczotkę i zaczęłam je suszyć i okazało się, że wiem jak to zrobić, mimo że nie oglądam tutoriali, ani też nie przygotowywałam się tego specjalnie, po prostu mi to jakoś wyszło, więc dlatego moje włosy wyglądają inaczej, na bardziej zadbane i mi się to mega sprawdza i to jest mój ogromny ulubieniec. Teraz w takim temacie bardziej modowym, to najpierw chciałabym powiedzieć, że golf, który mam na sobie, to jest golf z Nago, który jest przepiękny, oczywiście Nago to jest polska etyczna marka, która szyje ze wspaniałej jakości ekologicznych materiałów, także podlinkuję Wam ten top. Jest wspaniały i noszę go non-stop i w takim klimacie modowym mam dwie takie rzeczy w ogóle niezwiązane z modą, ale stwierdziłam, że je wrzucę do tej kategorii. Pierwsza z nich to jest mata do jogi, mam nową matę. To był taki totalny kaprys z tą matą, ale absolutnie ją kocham, zakochałam się w tym designie. Jest to mata z Moon Holly, z przecudną ilustracją polskiej artystki, więc też ją Wam podlinkuję, nie ślizga się, jest cudownie wykonana, no i zdobi mi naprawdę wnętrze, patrzę na nią teraz, jest po prostu przecudowna, także też Wam zostawię link. I też w takim klimacie właśnie domowym, to muszę Wam powiedzieć, że mam nową pościel i prosiłam Was o jakieś rekomendacje firm z naturalnymi pościelami i mam teraz pościel z lnu, jest to pościel z Soul Linen, którą poznałam tę markę, jak byłam w Berlinie i dostałam od nich takie piękne poszewki na poduszki, które zresztą jednej z nich teraz używam. I teraz mam całą poszewkę na kołdrę i prześcieradło w takim kolorze właśnie ciemno-szarym. No jest po prostu wspaniała, cudownie się z tym śpi, bardzo fajnie się pierze. Zresztą jak widzicie, ona jest trochę taka pogniecielona, ale taka już jest natura lnu. Ja Wam naprawdę serdecznie polecam, to jest polska też marka. No i uważam, że naturalne materiały to jest coś, czym powinniśmy się otaczać. Dzisiaj w świecie jedzenia coś absolutnie przyziemnego, ale dla mnie ważnego, bo odkryłam mleko życia. Mleko, które jest najlepsze z kawą i jest to mleko Santé.
owsiano-migdałowe, bo trochę miałam już, znudziło mi się owsiane, ryżowego już nie piję, bo jest za słodkie, a to migdałowo-owsiane jest właśnie dzięki tym migdałom trochę mniej słodkie, ale bardziej właśnie orzechowe, no i cudownie komponuje się z kawą, ale też używam go do jakichś tam, wiecie, śniadań i do wszystkiego, do czego potrzebuję mleka, także polecam serdecznie i wiem, że dosyć, o, właśnie totalnie zmieniło światło. Ciekawe. No, w każdym razie wiem, że w Carrefourze można je dostać w fajnej cenie, chyba za 9,90, bo ja na przykład w osiedlowym sklepie mam za 14, także jest różnica. Jeśli chodzi o książki, to mój taki mały update jest taki, że na ten moment przeczytałam 4 książki. Dobrze mówię? Tak, 4 książki. Czytam piątą i książką lutową, którą się chciałam z wami podzielić, jest książka Big Magic. To jest książka Elizabeth Gilbert, to jest kobieta, która napisała książkę Jedz, módl się, kochaj. I Big Magic to jest książka totalnie, nie jest to beletrystyka, to jest, nawet nie wiem jak to opisać, ale to jest generalnie książka może taka samorozwojowa. W każdym razie jest o kreatywnym życiu. A co to oznacza? Jest to książka o osobach, które chcą pobudzić sobie kreatywność, chcą tworzyć, a uważam, że osoby, które mają do tego talent, to są wszyscy, każdy z nas w jakiś sposób jest kreatywny. Generalnie jakby taki podtytuł tej książki to jest Creative Living Beyond Fear, czyli jakby kreatywne życie pomimo strachu i ona właśnie mówi o tym, że życie kreatywne nie oznacza pozbycia się strachu. Strach jest nieodzowną, strach, obawa, lęk jest nieodzownym uczuciem i częścią naszego życia, ale to jest umiejętność zdobycia się na odwagę, aby zaakceptować ten strach i mimo wszystko tworzyć, kreować, bo to naprawdę może nas uszczęśliwić. I każdy z nas ma w sobie wewnętrznego artystę. Ja jako osoba, która pracuje twórczo, jakby nie patrzeć na co dzień, naprawdę bardzo się utożsamiłam z tą książką i wiele ona mi dała, także wam ją serdecznie polecam. Czytam ją w oryginale i naprawdę jest super, super napisana. Teraz mam dla was, słuchajcie, 4 filmy. Jakby luty to jest miesiąc oscarowy, więc ja nadrabiałam zaległości filmowe przed Oscarami. I bardzo szybciutko wam powiem tylko, jakie filmy wam polecam. Po pierwsze, w ogóle film nie oscarowy, film z Netflixa, czyli Game Changers. Ja go w ogóle oglądałam w styczniu, ale zapomniałam go uwzględnić w inspiracjach stycznia. Koniecznie obejrzyjcie. Jest to o sportowcach, którzy są na diecie roślinnej. Dla wszystkich osób, które nie wierzą, że można uprawiać sport nawet wyczynowy, jedząc wegańsko, to jest świetny film i to jest też pierwszy film, który nie mówi o kwestiach takich etycznych, środowiskowych, a stricte zdrowotnych, wręcz takich performansowych, sportowych. Jest to film produkowany przez Arnolda Schwarzeneggera, który jest weganinem, oraz przez Jackie Chana. Mega dużo inspirujących historii, mega dużo merytoryki, także jest to naukowo wszystko podparte, fajne eksperymenty, które przeprowadzili z lekarzami na potrzeby tego filmu, także wam naprawdę bardzo, bardzo polecam. I teraz z tych oscarowych filmów to numer jeden, znaczy trzy genialne filmy, ok? Po pierwsze Little Women, Małe Kobietki, Timothée Chalamet, moja miłość, pozdrawiam, generalnie film Grety Gerwig, cudowna kobieta, reżyser. Wspaniała kreacja aktorska, niesamowita historia, polecam serdecznie. To się dzieje, mogę powiedzieć, na podstawie książki i to opowiada o rodzinie, w której były chyba 4 siostry i o historii każdej z nich, ale główną rolę gra Saoirse Ronan, która jest właśnie pisarką i wyjeżdża z rodzinnego miasta, w sensie z Massachusetts, z mojej miejscowości do Nowego Jorku, żeby dalej swoją karierę rozwijać. Mamy też siostrę, która jest malarką, wyjeżdża do Paryża i mamy inną siostrę, która chce być aktorką, a finalnie zostaje w rodzinnej miejscowości i życie wygląda zupełnie inaczej. No i mamy Timothy'ego, który robi cały film. Ogólnie wspaniała, wspaniała historia, jest to film kostiumowy. Natomiast kolejny film to jest mój numer jeden oscarowy, to jest Historia małżeńska, też można go obejrzeć na Netflixie. Film z Adamem Driverem i Scarlett Johansson, po prostu niesamowita historia o związku, o relacji, o rozpadającym się małżeństwie. No, aktorstwo po prostu pierwszoligowe, mega fajne dialogi i super nagrany film. Wyjątkowy i dla mnie mega smutny, ale też niesamowicie przejmujący i wzruszający. Polecam, naprawdę jest to coś niesamowitego. Muszę go obejrzeć jeszcze raz, powiem wam szczerze. I trzeci film. To jest film 1917. Ja nie lubię filmów wojennych, a poszłam na ten film licząc, że tym razem będzie inaczej i tak było. Jest to film, który jest absolutnym majstersztykiem technicznym. Jest to film, w którym były, z tego co wiem, 2 cięcia.
jakby wszystko jest nagrane ciągiem. Wspaniałe właśnie przez to za wykonanie, za zdjęcia, za efekty, również aktorsko i bardzo ciekawa historia, ale przede wszystkim jakby to wykonanie tutaj robi całą robotę, także polecam Wam serdecznie. Tyle inspiracji filmowych. I na sam koniec, moi drodzy, chcę powiedzieć, że takim moim highlightem tego miesiąca był jeden super dzień, chyba jeden z najlepszych dni w roku do tej pory. Był to dzień, kiedy pojechałam w Szwajcarii na narty, tylko na sobotę. Moje wymarzone narty, ponieważ w zeszłym roku nie miałam okazji jechać. Najpiękniejszy dzień, gdzie było ciepło, było około 0 stopni. Było słońce, byłyśmy z Jurką we dwie, jeździłyśmy tak jak chciałyśmy, sobie siedziałyśmy potem na stoku, na dworze, w knajpie. No było po prostu wspaniale i ten dzień zapamiętałam, możecie go obejrzeć w vlogu ze Szwajcarii, do którego Was odsyłam. I to są, moi drodzy, wszyscy ulubieńcy, wszystkie inspiracje. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co Was zainspirowało w tym miesiącu, a może macie jakieś przemyślenia odnośnie tych filmów, na przykład o których ja mówiłam. I co od przyszłego tygodnia, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, rusza seria food vlogów, także wiele osób prosiło o powrót food vlogów, także będzie ich teraz naprawdę sporo. Zapraszam Was też oczywiście do podcastów w poniedziałki i przypominam, że możecie kupić codziennik w wersji e-bookowej dla wszystkich osób, które nie chciały kupić codziennik z uwagi na cenę albo nie chciały z uwagi na to, że jest to produkt drukowany, to Was też odsyłam w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!